Ponownie. Jestem, wróciłem. O, że mi aż pada odłączyło, tak długo mi nie było. No haj. Sobie kawałek pizzki zjem. Dobrze, kamerzysta. Czy ktoś z was pamięta, gdzie my skończyliśmy? Bo ja nie pamiętam. Mam martusiałka. Już od dawna? A dzięki, kamerzysta. Gdzie my skończyliśmy ostatnio? Chyba tutaj gdzieś, nie? Kręcioł to był chyba ostatni poziom, który robiliśmy, bo mamy, widzę, wszystkie klejnoty. To smacznego, tym co jedzą pizzkę. Bo tutaj wszystko chyba porobiliśmy. Jednak nie wszystko. A czemu tu nie mamy wszystkich klejnotów? Ja masz tyle rzeczy do zrobienia jeszcze raz. O Boże. A, to zmienię, zresztą i tak muszę zmienić, bo mam sprzęt wymieniony przecież, więc dziękuję za smacznego. Wiesz co? Możliwe, że będzie Fazmo. Crash. Bandicoot 4. Czekajcie, ja zobaczę, na których poziomach są te klejnoty, bo ja mam wrażenie, że to przez klejnotów nie mamy. Games Guide. Czekajcie, zaraz zobaczymy. The red game is found in the second level of anxiety. Co? Pachiko wipa. Jiko wipa. Pachiko wipa. Dzięki, kartonik za subika. Serducho dla ciebie. Dzięki, piosenku. Czekajcie. Aha, dobra, wiem już, gdzie jest czerwony gem. Czerwony gem jest tutaj. Więc musimy to powtórzyć. No, są świąteczne. Czekajcie. What you need to jump on the bottom left platform, then jump twice right, twice up, twice left, once down, and the one right. Counterclockwise spiral. Czyli... Aha, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dobra. Jak mi zleciał piątek 13? Całkiem dobrze. Przy okazji sobie trochę żyć odnowimy.
Znaczy, wiecie co, ja dzisiaj, wczoraj właściwie, jak siedzieliśmy i ogarnialiśmy sobie, oglądaliśmy sobie Królestwo Kobiet. Patrzcie, co mam, to będzie mój... Wyciągnąłem świątecznego case'a na telefon, ale... tak jakby jeszcze chyba raczej z nim chodzić nie zamierzam. Ale w grudniu, jak już tylko będzie grudzień... Czemu by nie? Zresztą to jest i tak prezencie od Agi. Może dzisiaj choinka? Nie, to za wcześnie. Dobra, wejdziemy do tych checkpointów, bo potrzebujemy łump. A no, Kero, ty tam masz trochę chyba tych case'ów też, nie? Chociaż nie, to Kinga chyba ma najwięcej. Nie, u mnie w mieście nie ma jeszcze ozdób świątecznych. Ale pewnie jak będzie szedł grudzień, to pewnie będą już. Dobra, teraz tutaj jest ukryty czerwony gem. Tylko czekajcie, jak to tam miało być? Już jest tak. Hello. My friend. A, teraz jest ta ucieczka. Dobra, spoko. Chociaż właściwie nie musimy zbierać już tych wszystkich klejnotów, bo przecież ten poziom ma chyba wymaksowany, jeżeli dobrze pamiętam, prawda? Czy wiecie, to zawsze tak jest, że wiecie, na przykład w innych krajach tak na dobrą sprawę święta to już się dużo jeszcze wcześniej zaczynają niż u nas. Ale u nas z reguły tak jest, że zawsze po wszystkich świętych, gdzie już wiecie, znikają wszystkie znicze, no to już się robi cała reszta, nie? Tak jest zawsze i tak zawsze było i tak zawsze będzie. Rubinowy rozbłysk. Dobra, czyli tak, czerwonego gema mamy, teraz tak, dalej widzę, że jest zielony, zielony już mam, więc to mi tutaj nie będzie potrzebne, jest blue gem, on jest w którym poziomie? Dragging on, the second level of Tranquility Falls. Tranquility Falls. Okej. Okay. To już chyba nawet wiem, który to będzie. Natomiast jeżeli chcemy zdobyć gema, musimy przejść bez zdobycia jakichkolwiek. A, i tu właściwie wiecie co, ja będę w stanie wszystkie gemy już pozdobywać. Bo mamy wszystko podostawane. W sensie wszystkie te mamy zrobione, więc myślę, że będziemy już mogli na spokojnie sobie powtarzać poziomy. Czekajcie, Tranquility Falls. To będzie gdzieś, gdzie są wodospady, prawda? To pewnie będzie tutaj, kaskady spokoju. I tu jest napisane the second level, czyli to będzie ten, na spokojnie? Nie, dragging on. O tak, tylko teraz weź to przetłumacz na polski. Jak przetłumaczyć dragging on? Czekajcie, wejdziemy do tego poziomu i zobaczymy, czy to o to chodzi. Dragging on. Co to znaczy dragging on? No dobra, jak wejdziemy, to i tak zobaczymy.
Cześć Hani Pankej, cześć Misiola, dzień dobry, dzień dobry. Co to jest tutaj? Jak ja mam tu przejść bez niszczenia jakiejkolwiek skrzynki? Oj, mam dziwne wrażenie, że to chyba nie jest ten poziom. Jak to Honey Pancake? The blue gem is earned in Dragon On. Jest napisane zdecydowanie drugi poziom, ale to zaraz. To by było tutaj? Bez balansu? Nie. Mogę zmienić język. Nie będę mógł zmienić języka, prawda? No właśnie, to jest chyba nie ten kontekst. Czekajcie, jest tu jakiś filmik pokazany? Żeby się jeszcze załadował ten filmik, to by było spoko. Bez sensu! Czemu na... Okej, to zdobyłem. Teraz się dowiemy. Cześć, Kłajon? Kłajon, Kłajon? Czy tak mogę to przeczytać? Chyba mogę. No. Oczywiście mi się nie załaduje filmik, nie? Bo po co? Zaraz mnie szlak trafi z tymi filmikami na tych wszystkich stronach. Dlaczego one się nie chcą ładować? O, czekajcie. Dobrze, to jest ten poziom. No, jestem bardzo ciekaw, jakiego przejdę bez ani jednej skrzynki. Cześć, Kemot, hi. Bardzo jestem ciekaw. Ale to jest ten poziom. Znaczy, wiecie, trzeba pamiętać, że tłumaczenia bywają bardzo różne, więc no cóż. Natomiast musimy przejść to bez zebrania ani jednej skrzynki, ani jednego TNT, czegokolwiek, bo wszystko zaliczy nam się jako skrzynka. Szybkie to było. To ten, tak, to ten, to ten. To ten Teges, no tak, tak wyszło szybko. Poszło. Yeah. Para, para, para. No, jak ja mam to kurde przejść? Come on! A mogę zginąć? Ej, jak zginiemy, to też mi się zaliczy, że bez przejścia, prawda? To może ja będę ginąć, żeby nie resetować tego poziomu. No, jak? Jak się to wyczy sprawuje? No dobrze się. No! Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale za pierwszym razem, jak tu weszliśmy, przeszedłem to bez zdobycia skrzynki. A teraz nie mogę tego przejść. What the heck? Nie mogę tego ominąć?
Też jest wszystko w porządku, ja nie wiem, o co wam chodzi. Ale to ja checkpointów też nie mogę. O nie. Nie wejdę. Ja pierdzielę. O nie. To będzie... Nie będzie łatwe. Na początku wydawało mi się, że będę mógł brać checkpointy, ale potem ogarnąłem się przecież, że... Tylko, że widzicie, teraz jeżeli tylko wezmę jakąkolwiek skrzynkę... To jest dupa. No i jak tu mam dalej przejść? No i... Nie, przecież to jest nie do zrobienia. Trofeum z uderzeniami w gong. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast nie skupiam się w chwili obecnej na tych trokach. Chcę wszystkie klejnoty pozdobywać, ale kurczę, jak ja mam to zrobić, jeżeli mamy maskę, która daje mi to, co mi daje, a ja i tak muszę tam przelecieć. To chyba nie był dobry pomysł, ten crash. Come on, ty się tutaj nie podniecaj smokami. Bo... I o to chodzi. Cześć, Blunka, dzień dobry. Why? Stop doing this. Ta, nie wiem, jak my to zrobimy. Nie wiem. Nie wiem. Jest na Xboxa też, więc na pewno raczej wyjdzie też na PC-ty, prędzej czy później. Jest piękna, ale jest też mega, mega trudna. Znaczy ja domyślam się, że dojdę do takiego momentu, w którym rzucę padem. Nie mogę w tego gonga tutaj zadzwonić. Dobra. Nie no! A, są ukryte na mapach. To nie robiłem. Ale w sumie jak tutaj jesteśmy, to moglibyśmy spróbować gongi pobić. Ale to mi zupełnie absolutnie nic nie daje. Jak ja mogę to, kurczę, zrobić, żeby to mi łatwiej szło? Nie da się, prawda? Ale mamy w sumie aku, więc będziemy mieli w razie czego szansę, ale... Co mi po szansie, jak, kurczę, będziemy mogli... Tu jest pewnie ten gong, prawda?
Tutaj też jest na górze. Dobra, to nie zrobimy tego, bo tutaj musiałbym zniszczyć skrzynki. Jak można to przejść bez absolutnie zebrania jakiejkolwiek skrzynki? Halo? What the heck? Może inaczej, ten fragment tutaj jest jeszcze spoko, ale ten następny, gdzie tam musimy przejechać w takim dziwnym sposób, jest kurczę masakra. Szlak mnie trafi. A, z tej strony nie przejdę. Tu trzeba być pro elo. No nie do końca bym powiedział, że pro elo, no... Nie przesadzajmy z poziomem trudności. Znaczy nie, no żartuję. Zresztą w każdym Crashu zawsze poziom trudności był bardzo trudny. Ja do tej pory nie mam przecież trylogii skończonej. W sensie jest skończona, ale nie jest wyplatynowana. Właściwie w każdej brakuje mi w sumie już tylko czasówki tam. O Jezus, nie za szybko. Przejdę? Przeszedłem, hahaha. Ha, ha. Dobra, to sobie na spokojnie chwilę zaczekam. I tu jest ten najgorszy fragment. A zrobiłeś mi na modela uśmiech, podnieś brwi. Przestań się uśmiechać, nie opuszczaj brwi. Co? Tak? Chyba. Dobra, zniszczyłem jedną! A co za problem tak zrobić, żeby podnieść brew, przestać się uśmiechać i tak dalej? Czy to żaden problem? Wiedziałem, że nie zdążę. No to Wika, wiesz co, akurat Rayman Legends. To ja chyba przeszedłem. W sensie podnieść obie rwy i wtedy bez uśmiechu. W sensie tak? Nie. Tak? Chyba tak. Zaraz mnie... A jakbym... A mogę ten poziom przejść czasówką, nie tracąc żyć? I nie zbierać skrzynek? Nie, nie, ja mam zen, tylko właśnie próbuję ogarnąć to na zasadzie takiej, że szybciej chyba by mi było przejść czas... Chociaż też nie do końca. Czasówki mają chyba inne rozłożenie skrzynek, jeśli dobrze pamiętam, jest to chyba nic nie da. Nope. Nie dolecę. A jednak. Yeah. No jakim... Ah. Błagam. Stop.
Jeszcze nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Przejść cały poziom bez zniszczenia skrzynki, bez śmierci, bez checkpointa, żeby zdobyć jeden jedyny czerwony klejnot. Jeżeli dojdziesz do... faktycznie. Ale to mi się zrobi jako checkpoint? To jest dobre pytanie. To niebieski, niebieski. Teraz najważniejsze, dojdźmy do bonusu, który jest pewnie w połowie mapy, nie? Och. Here we go again. Będzie komedia. Ale ja wiedziałem, że tak będzie. Zawsze każdy live skrasza, nawet trójki, jak pamiętam, jak maksowaliśmy, przecież to było, kurczę, parę godzin jednej wielkiej katastrofy. Ja już powtarzałem to nawet na nagraniu. Jak się człowiek nauczy poziomów, powiedzmy, na blachę, jak ma iść, co zrobić, wtedy idzie spoko. Gorzej jest, nie dolecę. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Moment. Przejdziemy fragment. Ja chcę zobaczyć, gdzie jest checkpoint. Bo tak się bawić nie zamierzam. Zobaczmy chociażby, gdzie jest checkpoint. Tu mogłem to... tu mogłem to przelecieć na spokojnie. W sumie. Dobra, ale przejdźmy tam jeszcze raz. Czekajcie, odnajdźmy checkpoint. Dobra, to już może próbujmy jednak normalnie to przejść, bo tak to sobie możemy gdybać. Wydaje mi się, że są jakieś zapisy. Look at us, just like the old days, working together against those who keep us down and humiliate us by forcing us to pick out our own. Nie, dobra, zaczekam. Nigdzie mi się nie śpieszy. Nie śpieszmy się, bo śpieszenie się nigdy nie jest dobre. Nie wiem, jak przejść tutaj ten, kurczę, fragment, no. No i nie mogę tam doskoczyć. Nie wiem, czy trzeba się jakoś bardziej wybić, słuchajcie, czy co? Chyba się już zgubiłem. Kemot jeszcze jest? Ha!
Pokémon w ogóle ogarnąłem inny, inny sposób na Shiny Hunting, w sensie taki lepszy na streamy. Mianowicie zrobiłem sobie kopię kartridża do formatu, który obsługuje emulator Citra. I można ładnie na kompie sobie Shiny Huntingować z lepszą, dużą jakością. Gdzie trzeba ogarnąć. Cześć, Miśka. No, znalazłem, że Citra ma możliwość... Nie dolecę. Kuźwa, szlak by trafił! Bo mogę sobie, zwłaszcza, że mam przerobioną konsolkę, to mogę sobie zdampować po prostu... kartridż. Odczytać go w Citrze, ten oryginalny, oryginalny. I skopiować sobie save'a i grać na kompie. Gram w Pokémon Go. Czy umiałbym nie grać? No to już no, 2 godziny, ale był Assassin's Creed, teraz jest Crash. Nie wyłaź mi poza! Nie, no w szlak by to postrzelił się. No, Miśka mi na łodzie trochę. Na pewno nie puszka. Coś ciekawego złapałem, znaczy w jakim sensie? No dużo Pokemonów ciekawych się łapie. Powiem ci, Kemon, że ja też mam dosyć, zwłaszcza te deny w Swordzie Shieldzie, to jest jakieś nieporozumienie. Ja nie wiem, ludzie tam łapią po tyle Pokemonów, ja chyba... Żeby was nie skłamać, zrobiłem chyba z 1000 łącznie tych rajdów durnych. Ani razu nie miałem Shiny. Ani razu. To jest takie przykre. A ty co? O, zablokował się, świetnie. Czy mi się w ogóle zawiesiła cała mechanika gry? Czy to jest ułatwienie dla stracenia tak dużej ilości... Ej, a nie, nie zawiesiła się, już myślałem. Nie dolecę, kuźwa, by to strzeliła, no! Nie wiem. Ja nie wiem, jak to trzeba zrobić, naprawdę. Ja naprawdę zazdroszczę wszystkim speedrunnerom, którzy pobijają swoje rekordy. Ja bym nie mógł. Autentycznie nie mógłbym bawić się w speedruny. Już czasówki to jest wyczyn. A co dopiero speedrun? Ale ja mam zen, tylko nie wiem, kurczę, jak ten fragment tu przejść. No i znowu, patrzcie, i znowu niszczę jedną skrzynkę. Jedną, jedyną skrzynkę. Tutaj to widzę, że mogę w ten sposób przejść. Aha. A tutaj jak mam to zrobić, niby żeby... Czekajcie, gdzie jest bonus? Tu jest taśma Cortexa. Kolego, nie wypijaj mnie, ej. O, tak, wyleciałem. Wiecie, że będę mieć game over.
Moment, moment, moment. Czy tutaj czasem nie ma... Nie mogę... Jeżeli włączy tryb nowoczesny, kiedy zginiesz, możesz zawsze wznowić grę od ostatniego punktu kontrolnego. Czyli on nie będzie mi wliczany jako... Aha, usunięcie bieżącej liczby życia, ponowne uruchomienie poziomu, czy nawet... Że... Oczywiście, że chcę. Bo tutaj jest inny system, który powoduje to, że nie, że będzie nam się gra ogarniać... Tam, bo tam nie było chyba powiedziane, że nie mogę zginąć, prawda? Tylko, że nie mogę znaleźć żadnej skrzynki. Może tak będzie prościej. W sumie teraz dopiero na to wpadłem. Chyba, że checkpointy będą się same zaliczyć, co? No, zobaczymy. Jestem ciekaw, na jakiej zasadzie to w sumie działa, bo jeżeli, taka, jeżeli tak by było, to jest... O Jezus, kochany, to jest dużo prościej. No nie, jest checkpoint. Aha, czyli to jest inaczej zrobione. Czyli checkpointy są, ale my nie tracimy żyć. A, czyli moje plany poszły na marne. Czyli mój plan całkowicie nie wypalił. Oczywiście, że mam dużą cierpliwość. Pytanie tylko, ile żyć będę mieć. Chociaż w sumie, co, wiecie co? Wielka szkoda... O, 4 życia mam, spoko. Czyli mi się... Powiem tak. Wielka szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego, że dostaje się trofkę za zdobycie 99 żyć. Bo pamiętam, że w trójce w każdej grze tak było, żeby zdobyć te 99 żyć i to farmienie też było trudne. Ale tutaj dla odmiany bardzo szybko się łumby zdobywa, więc co za tym idzie życia też. Więc w sumie to byłoby trochę bez sensu, jak się w drugim czy trzecim poziomie już można mieć, powiedzmy, z 50 żyć, jak się powtórzy wszystko. No się porobiło, ale kurczę, szkoda, że nie... Szkoda, że nie ogarnąłem tego, że to się inaczej, że się zresetują. Chociaż tam było chyba napisane, że się zresetują, nie? Nie, no to ja cierpliwość mam, jakby nie patrzeć, ale... No co jest?! Ja pierdzielę. To nie, ja cierpliwość mam, tylko kurde... Dlaczego mi czasem nie chce skoczyć dwukrotnie? Nie czaję. Ja czekam, aż Maciek będzie, jak Maciek będzie w to grał. Już widzę te nerwy. Dobra. Mi się też wydaje, że może mieć problem, żeby to skończyć, bo... No i... No, szczęście. Dlatego, że ten crash wcale łatwy nie jest. Ja pierdupa, no co jest? Kurczę, nie chcę, wiecie co, za daleko polecieć, bo za daleko jak polecę, to znowu rozwalę jedną skrzynkę. Ach. Chociaż i tak bardziej mnie niepokoi później tam, bo tam później jest TNT i wszystko, i trzeba to jakoś ominąć magicznym sposobem, ale nie za bardzo wiem jak. A nie mogę wskoczyć inaczej. Już macie, że fajnie to DLC pizza. Okej. Okay. Dobra. I teraz tak, jak ja to miałem tu przejść? Skokiem, prawda? W ten sposób, dobra. No i tylko to zobaczcie, teraz tam jest TNT. I ja muszę jakimś magicznym sposobem dostać się...
A, dam radę. Okej. Jak to jest tu zrobione? O. Okej. Dobra. Nie jest źle. Przy okazji karty Cortexa nie zdobyłem. Nie! Absolutnie. Nie! Nie niż mi skrzynek. Spokój, 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 spokój. Zdecydowanie spokój. Okej. Dobra. Gdzie jest bonus? Jezus Maria, nie! Ja też się stresuję, już mam mokre ręce na padzie, nie, bez kitu. Gdzie jest bonus tu? Jest! Bonus time. Cześć Nastia. Czy połapałem jakieś fajne lugie? Niestety nie. Znaczy mam shiny, ale... Dwie. Nawet jedną się na Lucky Trade wymieniłem, ale i tak bieda straszna. Nie pierdzielaj, typie. Spokojnie. Odpocznijmy chwilę. Ma... Wiecie, na spokojnie. Na spokojnie. Co? Powiada mi uwaga Shiny Satalugi. Gratuluję. Boże, dobrze, że od checkpointu zaczynamy. A kto napisał o tym o checkpointie? Andy chyba, prawda? Czy ani Jani? Kurczę, nigdy nie pamiętam. Przepraszam. Ale dziękuję za info, że tak mogę. Odejdź! Odejdź! Andy. No tak myślałem właśnie. Cię puszczę! Słucham? Pomniałem o życia.
Czy ja wiem, czy zależnościówki to kupa z nędzą? Ja lubię się męczyć. Aż w końcu dam radę. Potem satysfakcja jest dużo większa. Ale jest to owszem bardzo denerwujące, ale nie jest to nie do zrobienia. No właśnie, dlatego teraz włączę tryb nowoczesny. Bo dzięki temu nie będziemy w ogóle tracić żyć. W sensie nie będzie nam spadać. Czekajcie, to musi co na TS-a. Ja napisałem, czy ktoś chce w Fazmafobię ze mną pograć, więc domyślam się, że pewnie Tomek będzie. Tomku, czy robimy Fazmafobię? Teraz już, bo ja już mam dosyć crasha. Ewentualnie jeszcze raz mogę, parę razy, może jeszcze popróbujemy ten poziom i... Zobaczymy, ale to jest kuźwa tragedia. Channel switched. Aj, nie wyszło ci. Co tam? Jesteś bardzo cicho. Co? Jesteś bardzo cicho. No bo wyłem kociapę do Ale mikrofonu. jesteś tak bardzo, bardzo cicho. Jak bardzo, bardzo, bardzo O, cicho. teraz jesteś dobrze. No bo się naprawiło. Się naprawiło się. We wish you a Merry Christmas. No Dobrze, więc, Sophie. słuchajcie, popróbujemy jeszcze ten poziom, ale to jest katastrofa. Czy to oglądałeś? Znaczy, słuchałem. A już jesteś wolny? Na chwilę tak. Co to co? Na chwilę tak, później będę używał tej wyjść. A o której będziesz też później? Czekam na telefon, bo muszę dołożyć, żeby kogoś pomóc. Okej. Ta gra. No co? To No jest ładnie zło. się wygląda. Ale tylko ogląda. No właśnie, tylko ogląda. Ale to mi pasują takie gry. No i wychodzi na to, że jestem hipokrytą i masochistą w jednym. Oj, nie mów, ta bo mi łza w policzku pocieknie. Czy w sumie, Magda, ty nie robisz live'a żadnego ani nic? Bo jak masz wolne, to w sumie można by zrobić. Moglibyśmy w dwójeczkę sobie pograć. Potem by Tomek ewentualnie przyszedł, byśmy się podmienili. To jest najgorsze. Boli. Chyba, że dla totalnego odstresowania Shiny Hunting w Pokémonach. Wojtek, ja jestem fazmą. Nie dolecę. Doleciałem. W ogóle te dźwięki, no. W ogóle czarty pochwalę się, zrobiłem ci zamówienie. iPhone'a! Gratuluję. Jezus Maria, nie! Nie! No, ta gra jest strasznie katastrofalna. A tam. Nie chciałbyś pograć Tomku w Crasha? Nie. Dlaczego? Ja kiedyś miałem rewa z Crasha. Tak? A może chciałbyś... Ja myślę, że tutaj wszyscy z chęcią byśmy zobaczyli jeszcze Crasha w twoim Nie, wykonaniu, Wojtek, wiesz? grałem godzinę i myślałem, że wyrzucę komputer łącznie z przedłużką. Nie no, Tomku, co ty gadasz? Przecież to jest taka przyjemna, sympatyczna gra Do przecież. oglądania dla mnie. Dziękuję Dla... za wsparcie. Aha, tylko do oglądania. Anusiak, 12% zamówiłem Pacific Jezus Maria, Blue. myślałem, że spadłem. A jestem ciekaw tego Cześć, Tomek. niebieskiego. Ale domyślam się, że jest ładny. Chciałem wziąć srebrny, a potem doszedłem do wniosku, a srebrny to w sumie tak jakby czarny, to nic nowego. Dobra, biorę niebieski. Bardzo dobrze. Cześć Tomek, hi. Tak, mogłem wtedy Wojtka zbanować, prawda? Co Muszę mógłbyś? tą... Nic. Jeszcze muszę Wojtek ładowarkę zamówić. Przestań mi odbijać, ty! Kurde. O nie, o! Wojtek mówi, czy macie życie rozwinięte zamówienia w nocy? Jakie zamówienia? Na Ali. Nie. Chcesz z niego case'a? A po co mi case'y? Ja mam swojego case'a. Jednego?
Ale po co mi więcej case'ów? Och, za bieda, Wojtek. Sam jesteś bieda. Jesteś ładne, trzeba wybrać. A cholera mi więcej case'ów, jak mam case'y. Ile masz? Dwa. Mam jednego tego przeźroczystego i jednego świątecznego, wystarczy mi. Ja właśnie to świąteczne wziąłeś, bo takie inne na święto. To jest żart. Kosia, Hani, problem. O tobie widzę, że jakieś bardzo stare filmy w głowie. O Boże! O Boże, dobra, nie, nic. Tomku. Jezus. Nie wiem, co tam ci YouTube poleca, ale... Nie, to mi nic YouTube nie polecił, to. Nie wiem czemu. Też nie wiem. Pacific Blue, to jest taki niebieski. Czekajcie, potem mnie tu wybije! Sio! Won! Hakinga, no tak, bo nie! Ty kurde... Hakinga, my cię z Maćkiem będziemy robić jakieś zamówienia. Aha, jeszcze mnie wrzuciło kuźwa w checkpoint. Dosyć mam tej gry. Nie, no to chodź na tego. Ja pierdzielę, to widzicie? To jest kwestia tego, że gra absolutnie nie chce, żebym w nią dalej grał. Więc robię to w ten sposób.